Zaczynamy gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie. Razem ze mną gość jak na razie, pan poseł Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Panie pośle, kłaniam się pięknie, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I z tego co słyszę, za moment będzie pan poseł Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, Trzecia Droga. Mam nadzieję, że za chwilę pana posła usłyszymy, ale zaczynamy naszą rozmowę od przedstawienia danych wynikających z badania zrealizowanego na zlecenie portalu w polityce.pl. Po okresie szybkiego wzrostu Konfederacja, słyszymy, że zaczyna lekko tracić. Prawo i Sprawiedliwość wciąż z wynikiem, który nie dałby większości w kolejnym Sejmie. Notowania Koalicji Obywatelskiej wyglądają dość stabilnie. Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe na granicy progu wyborczego. Jeśli wystawią wspólną listę, to przekroczą ten koalicyjny próg wyborczy wynoszący obecnie 8% poparcia. Zobaczmy sobie ten sondaż i te wyniki, jak one się szczegółowo przedstawiają. Jeżeli chodzi o badanie właśnie na zlecenie portalu w polityce.pl, widzimy tutaj Zjednoczona Prawica, tak jak wspominałem, na pierwszym miejscu 33% poparcia, Platforma Obywatelska 30%, Konfederacja 14%, Lewica 10%, Trzecia Droga 8% poparcia, a później już takie 1% poparcie między innymi dla Kukiz 15, Porozumienia. Tak wygląda to w kontekście tego sondażu. Do naszej rozmowy dołączył pan poseł Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, Trzecia Droga. Panie pośle, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No i ja przedstawię tak pokrótce te wyniki sondażu, który przedstawiałem na zlecenie portalu w polityce.pl. Prawo i Sprawiedliwość 33% poparcia, to przed momentem widzieliśmy, około 30% dla Koalicji Obywatelską, 14% dla Konfederacji, 10% Lewica, a później około 8% poparcia Trzecia Droga. Tak wygląda to, jeżeli chodzi o ten sondaż, choć niedawno pojawił się też taki sondaż Ibris na zlecenie Onetu przeprowadzony i tam wskazano, że na Trzecią Drogę trochę ponad 10% respondentów chce oddać swój głos, ale o Trzeciej Drodze za moment. Panowie, jak oceniacie ten sondaż? Jak pan poseł Andrzej Kryj ocenia ze swojej perspektywy 33% poparcia mniej więcej dla Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości? No i to, że Platforma Obywatelska, no to też zwrócono przy okazji sondażu Ibris dla Onetu, znowu spada na ten próg taki 30%, ten szklany sufit, o którym się mówiło. Jak pan to ocenia? Znaczy, ja powiem tak, sondaże sondażami, ale najlepszym sondażem wyborczym to jest moment, kiedy następuje głosowanie. Ale wiemy, na ten jeszcze musimy poczekać. Natomiast rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość, praktycznie rzecz biorąc, we wszystkich badaniach opinii publicznej utrzymuje pozycję lidera. Ten rozrzut procentowy jest od 30 kilku do blisko 40%, w zależności od tego, jakie ośrodki to czynią, kiedy było takie badanie robione, to sugeruje, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory. Ale czy będzie miało większość w Sejmie? I będzie tylko problem z tym, jak mocno te wybory wygra. Czy będzie miało samodzielną większość, czy nie. Ja jestem przekonany, że najbliższe 3 miesiące, bo można powiedzieć, że czekają nas jeszcze do wyborów 3 miesiące mniej więcej, będą decydowały o tym, jak rzeczywiste poparcie zostanie wyrażone przez mieszkańców Polski. Wydaje mi się, bo ja sporo jeżdżę po moim województwie świętokrzyskim, spotykam się z jego mieszkańcami i wydaje mi się, że troszeczkę te 33% jest niedoszacowane, bo kiedy choćby w sobotę i w niedzielę rozmawiałem z mieszkańcami mojego województwa, byłem w kilku miejscowościach północnej części województwa i w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Tarłowie i w gminie Ożar, w gminie Lipnik, to jednak te nastroje takie propisowskie są bardzo mocno widoczne i jestem przekonany, że to poparcie realnie będzie wyższe. Dlaczego też tak uważam? My ogłosiliśmy swoje 3 propozycje programowe. Zwiększenie kwoty 500+ do 800+, autostrady, bezpłatne leki, rozszerzenie listy bezpłatnych leków dla osób powyżej 65 roku życia i dla młodzieży. I to jest początek naszej kampanii programowej. Tak na dobrą sprawę, nasza kampania jeszcze się nie rozpoczęła. Myślę, że kolejne
propozycje programowe, które będziemy mieli, sprawią, że nasze... To poczekamy w takim razie. Poczekamy i zobaczymy, jak to będzie w tych sondażach się układało. Czy te poparcie dla trzeciej drogi również jest niedoszacowane? Pan poseł Dariusz Kurzawa, często państwo wskazujecie, szczególnie w kontekście samego Polskiego Stronnictwa Ludowego, że poparcie w sondażach dla tego ugrupowania jest właśnie niedoszacowane. Czy tak samo jest w przypadku koalicji trzeciej drogi, czyli PSL-u i Polski 2050? Myślę, że tak, natomiast też na pewno bacznie obserwujemy wszystkie sondaże, przyglądamy się im, bo trzeba rzeczywiście gdzieś odrzucić skrajne, które pokazują dość wysokie, powyżej 11%, i te, które wskazują, że nasza koalicja może się nie dostać w ogóle do parlamentu, bo zdarzały się sondaże, które dawały nam poniżej 8%. Oczywiście ze spokojem to przyjmujemy, bo tutaj akurat muszę się zgodzić z panem posłem, że rzeczywiście do wyborów no mamy już niespełna 3 miesiące. Za 3 miesiące o tej porze już będziemy wiedzieli, jak wygląda kształt przyszłego parlamentu, bo wszystkie znaki zapowiadałem, że pan prezydent ogłosi te wybory gdzieś na dzień 15, zdaje się, października. Wobec tego no, już o tej porze będziemy pewnie gdzieś tam w trakcie układania koalicji, czy zastanawiają się, w jakim kierunku idzie Polska. Natomiast teraz jest też taki okres dość trudny, bo jest to taki okres wakacyjny i te sondaże mogą naprawdę bardzo mocno się wahać i różne zmiany mogą jeszcze zachodzić, dlatego na pewno też słusznie pan poseł zauważył, najważniejszym sondażem będzie pewnie ten 15 października, kiedy odbędą się wybory, i wtedy przekonamy się o tym, jakie poszczególne partie mają poparcie, w którym kierunku też pójdzie Polska. No tutaj ten optymizm też polityków PiS-u chyba nie jest taki do końca pełen w terenie, bo u mnie w moim województwie, zgodnie z różnego rodzaju sondażami i też tymi badaniami, które są przeprowadzane, no to na przykład Prawo i Sprawiedliwość traci jeden mandat. Możliwe, że to będzie na rzecz choćby Konfederacji, bo Konfederacja w poprzednich wyborach, gdyby miała wynik nie tylko indywidualny lidera dobry, ale także pozostałej części listy, to pewnie miałaby dzisiaj posła, a ten mandat straciłby jeden z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Tak to wyglądało z arytmetyki. To też gdzieś to panowie, pytanie w takim razie o samą Konfederację. Z tego badania przeprowadzonego na zlecenie portalu w polityce.pl wynika, że Konfederacja trochę traci, 2 punkty procentowe bodajże, w kontekście różnicy między tym badaniem a poprzednim na zlecenie portalu w polityce.pl. Czy rzeczywiście tak jest, że Konfederacja może zacząć wytracać ten potencjał, który zgromadziła na przestrzeni ostatnich tak naprawdę tygodni, jeżeli chodzi o to poparcie powyżej 10%? Jak pan poseł Andrzej Kryj patrzy na poparcie dla Konfederacji, na to, jak ono się układa na przestrzeni ostatnich tygodni? No i co może być do wyborów? Bo tak jak panowie zauważyli, ten najważniejszy sondaż, no to przy urnie wyborczej oczywiście. Jak to może być w przypadku Konfederacji, panie pośle? Rzeczywiście myślę, że Konfederacja uzyska lepszy wynik niż w poprzednich wyborach. Natomiast czy to będzie dwucyfrowe poparcie, trudno powiedzieć. To wszystko zależy także od tego, jak zostanie poprowadzona kampania no, największych ugrupowań czy największych komitetów wyborczych, bo tak na dobrą sprawę Konfederacja przedstawia się jako ugrupowanie antysystemowe. Nawet jeżeli spojrzymy, jak zachowuje się w Sejmie, to najczęściej wstrzymuje się od głosu, rzadko popiera przedłożone przez rząd ustawy czy uchwały. Bardzo często jest przeciwko, a z reguły nie przedstawia swojego wyraźnego stanowiska, bo wstrzymuje się od głosu. I myślę, że taki brak pewnego rodzaju wyrazistości i zniechęcenie wyborców do największych sił politycznych sprawiało, że Konfederacja jako coś nowego, prawda, przedstawiająca się jako ugrupowanie antysystemowe, zyskiwała. Ale w pewnym momencie jednak myślę, że ten jej potencjał zacznie się wyczerpywać. Zobaczymy. Tu jest spadek, tak jak pan redaktor powiedział, o 2%. Żeby stwierdzić, czy tendencja się utrzyma, to trzeba poczekać na kolejne, myślę, jedno czy to dwa, prawda, panie pośle, badania, ale pojawiły się. Wtedy będziemy mogli stwierdzić. Pojawiły się też takie spekulacje, że Prawo i Sprawiedliwość może utworzyć koalicję z Konfederacją. Zdaje się, że jednoznacznie przeciął to prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński. Ja tutaj zacytuję. Konfederacja, w jedno nie wierzcie, że my będziemy rządzili z Konfederacją. Nie będziemy. Ich program to doprowadzenie was do nędzy. Tak mówi prezes Jarosław Kaczyński, panie pośle.
Tak, oczywiście tutaj politycy opozycji, sam pan Donald Tusk, także inni działacze Platformy Obywatelskiej próbowali nam tą łatkę przypiąć, że my będziemy rządzić z Konfederacją i uczynić z tego taki straszak na wyborców. No ale jeżeli spojrzymy na przykład na propozycje programowe w dziedzinie służby zdrowia, które przedstawia Konfederacja, one oznaczałyby, że ogromna rzesza Polaków tak naprawdę pozbawiona byłaby możliwości leczenia się w przypadku ciężkich chorób, w przypadku skomplikowanych operacji czy leczenia onkologicznego, bo ten bon zdrowotny, który oni proponują, oznaczałby, że zdrowy sobie poradzi, a bardzo ciężko chory będzie zostawiony sam sobie. Więc stosunek także do polityki międzynarodowej Konfederacji, do wielu kwestii społecznych. Nie po drodze nam z Konfederacją i na pewno to, co powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński, trzeba brać jako jasno. To ja o to za moment zapytam pana posła Kurzawę, ale na początku pytanie, panie pośle, odnośnie poparcia dla Konfederacji. Czy sądzi pan, że te poparcie utrzyma się na poziomie tych 14, około 14% do wyborów, czy jednak Konfederacja zacznie swoją siłę, swój potencjał polityczny wytracać? Wydaje mi się, że to jest jednak taka polityczna wydmuszka. Już obserwowaliśmy nieraz tego typu kariery jednokadencyjne i rzeczywiście tutaj jeszcze troszeczkę czasu do wyborów zostało. Po tym odkryciu kart, jeżeli chodzi o jedynki na poszczególnych województwach czy w poszczególnych okręgach wyborczych przez Konfederację, to widać, że tak naprawdę ta partia nie ma potencjału i obsadza te stanowiska członkami swoich rodzin, bo czy pana Bosaka, czy pana Mencena, czy pana Korwina-Mikke, no trochę słabo to wygląda, bo oprócz jedynek trzeba jeszcze te listy też obsadzić takimi wartościowymi ludźmi, którzy będą zbierali też wyniki, będą dokładali do tego ogólnego wyniku. To jest to, o czym ja powiedziałem już wcześniej. Sam lider nie wystarcza. Jeszcze muszą być też inne lokomotywy, które będą pchały ten pociąg we właściwym kierunku ku zwycięstwu. A tutaj się okazuje, że nawet z tymi jedynkami jest problem, skoro obstawiamy się takimi nazwiskami znanymi w tym kręgu, powiedzmy, Konfederacji, obstawiamy się nazwiskami rodzinnymi. To tak jak my byśmy chcieli, nie wiem, w 20 okręgach wystawić kogoś z rodziny, nie wiem, Waldemara Pawlaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie wiem, Marka Sawickiego, czy któregokolwiek z innych naszych liderów, czy nie wiem, Darka Klimczaka, czy też Stefana Krajewskiego. No my w ten sposób nie robimy. Mamy w okręgu swoich dobrych, sprawdzonych ludzi i to naprawdę takich, którzy zapewniają nam zawsze taką większość, która powoduje, że jesteśmy cały czas w parlamencie i w tym parlamencie będziemy. Natomiast Konfederacja ma tego typu, widać, problem. Poza tym te szumne zapowiedzi o tym wywracaniu stolika. Akurat tutaj też się zgadzę z panem posłem, że przede wszystkim te pomysły na Polskę, one może się wydają fajne i naprawdę takie bardzo dobre dla kogoś, kto wypije jedno albo dwa piwa. Ale jak wytrzeźwieje, to mu chyba to bardzo szybko przejdzie, bo i ten Mencen wtedy nie jest taki przystojny i te pomysły nie są takie zjadłe, a Kac może być okropny. A poza tym też, no, z całym szacunkiem, nawet jeżeli ten wynik będzie dobry i wielu posłów prowadzi Konfederacja, to jeżeli to będą ludzie, będzie to jakaś zbieranina, ludzie znikąd, to no, z całym szacunkiem też tutaj dla mojego kolegi z Prawa i Sprawiedliwości, to jak znam pana prezesa Kaczyńskiego, to nie takich ludzi potrafił połamać i też przejąć, bo przecież oni też mówią o tym, że oni nigdy nie rządzili. To nieprawda, no przecież wielu z nich ma przecież jeszcze korzenie czy AWS-owskie. Panie pośle, ja dopytam jeszcze na koniec naszej rozmowy o jeden wątek, bo prezes Kaczyński wypowiedział się również o PSL-u i trzeciej drodze w ogóle. I takie słowa padły o PSL-u i tej trzeciej drodze, to nie będę mówił, bo gdzie ta droga prowadzi, nikt nie wie. Tam jest dwóch takich panów, którym jednego zazdroszczę, to wzrostu. Prezes Kaczyński dodaje jeszcze, że to jest wszystko, niczego poza tym im nie zazdroszczę, szczególnie jednemu, tych płaczów nad konstytucją. Rozumiem, że jest wzruszony, ale żeby stary chłop płakał, chłopaki nie płaczą, ale on już nie chłopak i tym bardziej nie powinien płakać, tak mówi prezes Kaczyński. Dokąd ta trzecia droga prowadzi, panie pośle? No, ja mam nadzieję, że prowadzi na podium, jeżeli chodzi o wybory, że będzie to trzecie miejsce i będziemy tym bardzo ważnym języczkiem uwagi w kolejnym. Czyli zazdroszczycie Konfederacji aktualnego statusu? Nie, to nie jest tak. Proszę zauważyć, że w pewnym momencie jak gdyby tutaj role się też zamieniły. To nie ma co ukrywać, że też ogromny wpływ na zmianę poparcia
trzeciej drogi, naszego stronnictwa, czy też ruchu Hołowni, miał też ten marsz z 4 czerwca, bo wtedy niestety to poparcie w tych naszych sondażach gdzieś tam poleciało. I część też tych wyborców takich szukających tej trzeciej drogi, tego takiego rozwiązania, gdzieś poszło w stronę Mentzena, bo tak jak mówiłem, to gdzieś tam może fajnie wygląda, tu się piwo wypije, tu się Panie pogada. Panie pośle, to o tym marszu i jego konsekwencjach posłucha. Porozmawiamy sobie więcej za moment na antenie telewizji w Polsce.pl. Tutaj stawiamy przecinek w tym składzie. Widzimy się za chwilę na naszej antenie. Zachęcam do pozostania z nami oczywiście.